Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym systemie, w którym żyjemy, jest dużo takich jakby płynów, czyli po prostu mówię o Coca-Coli, mówię Fanta i Sprite i takie inne w puszkach bardzo wygodne napoje, które po prostu otwieramy, one tam gazują troszeczkę i potem je wypijamy od razu, prawda? Jest bardzo łatwo kupić taki napój za po prostu śmieciowe pieniądze i no, wypić go sobie gdzieś, gdzie jesteśmy z przyjaciółmi, czy gdzieś w parku, czy gdziekolwiek, gdzie jesteśmy, chce nam się pić i po prostu kupujemy od razu Coca-Colę i czy tam jakikolwiek inny puszkowy płyn śmieciowy, bo dodam, że te wszystkie płyny są opakowane w puszki aluminiowe, które są, aluminium jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, nie polecam w ogóle stosowanie ani garków aluminiowych, ani puszek aluminiowych, ani łyżek aluminiowych, wszystko co jest aluminium jest po prostu szkodliwe i osadza się w nerwach naszego organizmu i po prostu nie polecam. Zamiast tego proponowałbym robienie herbat. Mamy w naszym kraju miętę, mamy lipę, mamy różne inne zioła, mamy na przykład lawendę, czy mamy na przykład zwykły mlecz, który możemy ususzyć i można z niego pić herbatę, która jest antyrakowa. Dodam, że korzenie, robienie soku z korzeni mlecza działa antyrakowo na organizm. Odtruwa nasz organizm z wszystkich toksyn, z wszelkiego świństwa, któreśmy się najedli wcześniej. I to właśnie jest taki temat bardzo jakby ważny, ponieważ możemy ze sobą zawsze mieć ten termos z dobrą herbatą, zaopatrzyć się w termos, jak nie jeden, to dwa. I jeżeli jedziemy gdzieś w jakieś miejsce, mieć zawsze w samochodzie ten termos ze sobą i nalać sobie dobrej ziołowej herbaty, która o wiele więcej nam pomoże na nasz organizm, jak gazowany jakiś płyn w stylu Coca-Coli, czy Fanty, czy Pepsi-Coli, czy czegokolwiek innego. Ponieważ tak na dobrą sprawę nie wiemy, co oni tam ładują w te płyny, jakie substancje tam są wrzucane. Oni nam tego nie powiedzą. A jeżeli mamy herbatę, to po prostu wiemy, że mamy takie inne zioło, położymy jakąś herbatę, czy to może być rooibos, czy to może być herbata zielona. Dodam, że zielona herbata jest bardzo dobra na wzrok, też pomaga na organizm, oczyszcza i w ogóle. Może to być zwykła mięta, nasza polska mięta, melisa, czy jakiekolwiek inne zioło, które jest dobre w smaku i czy to może być owoc róży, głuk, który jest bardzo dobry na serce. I mając ze sobą taki termos dobrej herbaty, ciepłej herbaty, zawsze przy sobie, no niestety nie będziemy potrzebować kupować jakichś puszek i płyn, jakichś napojów w puszkach, które są po prostu szkodliwe dzięki temu, że mają chemię w sobie, to raz, a po drugie, że są zapakowane w puszki aluminiowe, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, prawda? Ja dodam, że czekolada i takie inne jakby KitKat i takie inne jeszcze czekolady, które są sprzedawane, wielokrotnie są pakowane też w takie aluminiowe jakby papiery, zawijane. Niekiedy po otworzeniu można nawet powąchać ten papier, on po prostu jakby ma taki jakby zapach chemii. Już tam chemię czuć tylko na samym papierku, który się po prostu odwija z tego KitKata, no można po prostu powąchać, on już suchnie chemią, tym konserwantami, z tym wszystkim, co tam jest wrzucone do tego KitKata, żeby on był odpowiednio zakonserwowany w tym aluminium, prawda? Także zwracam Wam uwagę przede wszystkim na w jakich warunkach jest przechowywany dany produkt. Jeżeli jest to puszka aluminiowa, no nie polecam naprawdę żadnych produktów, które są konserwowane w puszkach aluminiowych, ponieważ te puszki i ten papier aluminiowy po prostu będzie szkodził danemu produktowi i nie będzie zdrowy dla Was. I to jest właśnie taki mały detal, żebyście mogli skorzystać z naszych polskich ziół. Mamy pełno drzew lipy w Polsce, mamy dużo mięty. W pewnych miejscach jest nawet rośnie na dziko, przy jeziorach czy tam gdziekolwiek. Można zaopatrzyć się w jakiekolwiek inne zioło i po prostu robić dobre herbaty i mieć termos ze sobą i korzystać z tego, co mamy z naszego kraju, a nie kupować amerykańskiej Coca-Coli, która w dodatku jest zmanipulowana i nie wiadomo, co w sobie ma. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Aronit, Energy Aron, posiada Aronit, który jest naturalny, jest zrobiony z produktów naturalnych i on po prostu nas odpromieniowuje, chroni przed żyłami wodnymi, jak również chroni nas przed promieniowaniem elektromagnetycznym, które jest pochodzącym od Wi-Fi, od telefonów komórkowych. Ten odpromiennik możecie nabyć na linku pod naszym YouTube'em. I dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.